Cześć. Dziś pokażę ci, jak zrobić taki bardzo prosty banner, czyli po prostu zdjęcie reklamy. Po kliknięciu możemy przejść na dowolny link. Na przykład możemy. Podpromować kogoś, albo promować naszą stronę, albo nawet promować jakiś konkretny artykuł na naszej stronie. To tutaj co już sobie podlinkujecie, to już jest wasza sprawa. Ja Wam pokażę, jak taki baner zrobić. Inspiracją do, do tego filmu było zapytanie na grupie Girls Who WordPress i tutaj jedna z dziewczyn zapytała, tak. Potrzebowałabym dobrej i wypróbowanej wtyczki do wyświetlania banerów na stronie. Więc od razu powiem, że nie potrzebujemy do tego żadnej wtyczki. Natomiast musimy zrobić pięć rzeczy i to jest tych pięć punktów. Przede wszystkim musimy sobie sprawdzić jaka jest szerokość naszej bocznej kolumny i zaraz pokażę jak to zrobić. Następnie musimy przygotować zdjęcie, potem wgrać to zdjęcie Wyrzucić do widgetu, na którym wyświetla się właśnie, wyświetlają się rzeczy w bocznej kolumnie. No i potem piąta rzecz, sprawdzić, czy wszystko na pewno działa i dobrze ludzi przenosi. Więc jedziemy z punktem numer jeden. Sprawdzamy szerokość kolumny. Robimy to po to, żeby przygotować zdjęcie, które pasuje, nie jest za duże i niepotrzebnie nie wgrywamy za dużych zdjęć, bo kiedy wgramy coś za dużego, to niestety strona wolniej działa i niepotrzebnie tutaj zwiększamy transfer. Klikamy prawym przyciskiem, na przykład jesteśmy na przeglądarce Chrome, wybieramy Zbadaj i otwiera nam się tak zwany Inspektor kodu i od razu widzę, mam podświetlone wszystko na stronie. O, to jest chyba ten element najbardziej szeroki. Zresztą jest tutaj napisane, że jest to sidebar. W WordPressie wszystkie elementy w kodzie są bardzo ładnie nazwane, więc mamy sidebar i ten sidebar ma rozmiar 253 szerokość. Więc przygotujemy sobie zdjęcie, które ma szerokość największą 253. Bo nawet jeżeli przygotujemy coś na 500, to zostanie zwężone. Dlatego nie ma co przygotowywać większych rzeczy, tylko idealnie tutaj to rozegrać. Ok, ja już mam zdjęcie wcześniej przygotowane, więc to co teraz muszę zrobić, to wy przygotujcie sobie zdjęcie i wgrajcie je w media, dodaj nowe, wybieracie plik z komputera i wgrywacie. Po wgrywaniu zdjęcie Wam się tutaj pokażę. Klikacie na edytuj i otworzy Wam się to pojedyncze zdjęcie z biblioteki mediów. Zobaczymy szczegóły tego załączonego pliku i to, czego potrzebujemy, to właśnie ten adres URL. Kopiujemy sobie ten adres URL i teraz przechodzimy na naszej stronie w sekcję, w której mamy widgety. Ja już jestem na mojej sekcji z widgetami. U ciebie ta karta, ten ekran może wyglądać troszkę inaczej. Du dużo zależy od tego, jaki masz szablon. Mój szablon y, ma już taki blog sidebar, natomiast no, musisz troszkę poszukać w dokumentacji, jak to wygląda u ciebie i co możesz zrobić, żeby w ogóle taki sidebar mieć. Wszystkie te informacje znajdziesz w dokumentacji swojego szablonu. Teraz musimy dodać sobie taki widget tekstowy. To jest taki standardowy widget, który jest w każdym WordPressie. i Bierzemy go sobie, i zaciągamy, gdzie chcemy bądź, rozwijamy, i wybieramy, w którym miejscu, w którym naszym tutaj y, miejscu pod widgety ma się pojawić. Ja wybieram blog i klikam dodaj widget, i pojawił mi się. Na dole. I co teraz robię? Teraz użyjemy trochę magii i każdy, kto jeszcze nie umie kodować, właśnie zrobi swój pierwszy fragment kodu, więc haha, bardzo fajnie. Teraz zrobimy tak zwany odnośnik obrazkowy, czyli napiszemy w kodzie HTML, żeby konkretne zdjęcie przekierowywało naszego czytelnika do konkretnego adresu internetowego. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Piszemy sobie, że chcemy, żeby to zdjęcie odnosiło nas. Do tego a tego adresu. I u mnie to będzie na przykład mój kurs. Po tym jak wpiszecie adres, musicie teraz wkleić adres, URL tego zdjęcia. Ok, musimy jeszcze uzupełnić alt. Dzięki temu osoby, które korzystają z syntezatorów mowy, będą mogły zobaczyć, co dzieje się, co jest pod tym zdjęciem, bo taki syntezator mowy czyta. Co jest na stronie, natomiast osoby nie mogą tego zobaczyć. Więc napiszemy sobie, że tutaj jest banner kurs WordPress. Banner kurgu, kurs WordPress dla zielonych. Ok, i dzięki temu będziemy mieli już baner. Teraz musimy jeszcze sprawdzić, czy na pewno nie ma jakiegoś błędu, czyli robimy zapisz i wchodzimy na naszą stronę. Ok, mamy baner. Teraz klikniemy, czy w ogóle przejdziemy na stronę. No i bardzo ładnie. Jesteśmy na moim kursie WordPress dla zielonych. Wszystko się udało. Działa. Teraz chciałabym, żeby ten baner był troszkę wyżej, więc wracam do widgetów. Tu mam stary baner, wywalam go, ale nie chcę z niego całkiem rezygnować. Może kiedyś mi się przyda, więc przesuwam go do takich widgetów nieużywanych, ale on się nie skasuje. Mam ich tutaj kilka, jak widać. Ok, natomiast ten, który jest na dole, przesuwam na górę. I mamy to od świeżej strony. Zobaczymy. Hihi, hi, wszystko działa. Super. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie przydatny. Do zobaczenia w kolejnym filmie 5 Minut z WordPressem.